Jaka jest moim zdaniem najgorsza firma peryferiów? Moim zdaniem najgorsza firma peryferiów, może nie najgorsza, ale nie ufam. Nie ma w sumie takiej firmy, której nie ufam, ale bym powiedział, że to zależy od produktu. Tak bym powiedział, że to zależy od produktu. Powiem wam tak, kompletnie szczerze i od serca. Kupiłem kiedyś za 40 parę złotych, chyba za 45 złotych, kupiłem Fury Helfire. I ta klawiatura bardzo dobrze mi służyła przez chyba 2 lata. Naprawdę. Ta klawiatura mega mi dobrze służyła przez 2 lata, więc proszę nie wyzywać fury. Nie możesz oczekiwać od tej klawiatury, że ona będzie robiła za 45 zł, tak? Nie możesz oczekiwać, że ona za swoją cenę to była najlepsza klawiatura, jaką miałem. To była najprostsza membranowa, ale ważne, że działała i działała dobrze i to tyle, no. Ale na pewno tak, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, myszki, znaczy nie wiem, no ja akurat jeżeli chodzi o peryferia, jeżeli chodzi o klawiatury i myszki, to jestem tylko przy Logitechu, a jeżeli chodzi o inne firmy, to jakoś nie wiem, jakoś nigdy żadne mi się nie podobały, ale niedługo wyjdzie mega ładna klawiatura od OnePlusa. OnePlus ma zamiar wydać klawiaturę i szczerze, mega mi się ona podoba. Mega mi się podoba ta klawiatura. Jest bardzo ładna, ale nie wiem ile będzie kosztowała. Nie wiem ile będzie kosztowała, ale podoba mi się ta klawiatura. Jest ładna i ma jeszcze taką szklaną gałkę do zwiększania głośności. Ładna jest ta klawiatura. Uważam, tylko ma delikatnie za gruba jest ta ramka dookoła. Ta ramka tutaj dookoła, ta aluminiowa, jest delikatnie przygruba. Ale overall jest ładna. Corsair jest beznadziejny, miałem, nie polecam. Może niektórzy z was nie wiedzą, ale w ogóle Corsair to jest właściciel Elgato. Elgato to jest podmarka Corsaira. I ja mam Stream Decka od Elgato, kartę do przechwytywania od Elgato, 2 keylighty po bokach od Elgato, ramię, na którym właśnie trzymam mikrofon od Elgato. I powiem wam tak, jeżeli Corsair robi takie produkty, tak jak robi te rzeczy, te peryferia dla streamerów, to ja uważam, że spoko. Chyba że Corsair na główne produkty ma wyjebane, ale robi super produkty dla streamerów, bo tak też może być. Pierwszy software jest taki zjebany? Serio? To na przykład jeżeli chodzi o Stream Decka i tak dalej, to software mają dojebany. Albo ten 4K Capture Utility, czy jak to się nazywa? Elgato 4K Capture Utility. Ja jestem mega zadowolony z tego software'u. Albo tutaj, patrzcie, się zniknę na chwilę. Tutaj mam coś takiego na pasku zadań, że tutaj sobie klikam pasek zadań i mi wyskakuje takie coś. I za pomocą tego, tutaj jak sobie to klikam, to mi się wyświetlają te światełka, które mam podłączone, nie? Wiesz o co chodzi? I to jest pokazane, do jakiej sieci jestem podpięty. I normalnie za pomocą tego mogę sobie... I to mega fajnie to software'owo działa, jakby po prostu klikam sobie i mogę, wiesz, sterować. Albo na przykład, no nie wydali aplikację na iOS-a i na Androida. Wydali taką aplikację Elgato Control Center i czajcie, żeby zmienić światełka w tej aplikacji, nawet nie trzeba się logować, bo to wszystko tak mega szybko działa po Wi-Fi, więc nie wiem, może software Corsaira jest mega chujowy. Ale jeżeli chodzi o Elgato, działa mega dobrze. Mega dobrze działa. IQ od Corsaira potrafi sobie robić psody, nawet jak masz zainstalowane po prostu. To nie wiem, to ja osobiście korzystam z IQ. Ja od Corsaira mam wentylatory i nie mam żadnych problemów. Mega to dobrze działa. Ja mam od Corsaira wentylatory i wszystko działa dobrze. Raz na jakiś czas tylko, ale nawet nie wiem z jakiego powodu. Jak tu mam taką taśmę LED jedną i tu jest druga. Czasami się wyłączą, tak raz na 2 tygodnie w randomowym momencie ten pasek się wyłączy i to tyle. To nie jest siostra Corsair? No właśnie, nawet bardziej bym powiedział, że dziecko. Bo jak za każdym razem, jak coś nawet sobie zamawiasz na stronie Elgato, jest taki moment, jak przechodzisz do koszyka, że ci wyskakuje taki wielki biały napis, w sensie jest taki wielkie białe tło, jest czarny napis Elgato is a product of tam Corsair coś tam. No, że tam jest napisane, nie? No i tu jest też napisane, że to jest Corsaira, ale jak kupujesz, to masz napisane, że tak, to jest nasze. Więc no tak, tak jest. Ja wam osobiście tak powiem, Elgato fajne produkty robi, tylko kurwa drogie, na przykład te keylighty. Ja kupiłem te 2 keylighty w pakiecie i ja dałem za to chyba około 1100 zł za 2 lampki. Bo jest jedna kosztuje 949, ale ja kupiłem w jakimś takim dwupaku, w jakimś takiej kurwa jakaś zniżka była. Ale ja kupiłem, a to na pewno jest ten keylight. Keylighty jeszcze mają różne podstawy. Bo ja mam z taką
podstawą na biurko. Czekaj, jak kliknę kup, to... Aha, ty teraz jak klikasz kup, to jeszcze nie proponują tego pakietu. Co sądzę o SteelSeries? Ja od SteelSeries miałem tylko... Jak to się nazywało? Podkładkę miałem tylko od SteelSeries. Tą taką mega dużą, co się świeciła i mega fajny był software. Ja pierdolę! Ale ona ma wielkie cyce, kurwa, w tej sukience. Strasznie nie wiem, mega po***nie to wygląda. Ja pierdolę, ale Wersow nie ma głowy, kurwa, do biznesów. Jakby se zrobiła dzieciaka, to by jej przecież od tego procesu laktacyjnego by jej dydle urosły i by nie musiała wydawać na powiększenie. Ale głupota, ale złe decyzje podjęła. To jesteście gotowi, żeby... Mega nie oddało. O kurwa, jaka to jest drużyna, nawet Michu kontrabas się w***ał, what the fuck? 3, 2, 1. Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Monika, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, z tego względu, że dzisiaj dowiemy się... Ej, właśnie kurwa, a to nie jest tak, że... że zaraz Maja Staszko przyjdzie i powie: a dziecko jeszcze się nie urodziło i jeszcze nie podjęło decyzji, jaką chce mieć płeć i jakie chce mieć... jaki jest seks. I robicie filmy o swoim dziecku, już trzeci film. Wykorzystujecie nawet nienarodzone dziecko do zarabiania pieniędzy. Kurwa mać. Kogo tam noszę w środku? Czy dziewczynkę, czy chłopczyka? Organizuję... A może oba? Gender reveal, czyli właśnie takie przyjęcie zorganizowane właśnie po to, żeby... Nie, i ty to, Weronika, jeszcze nagrałaś i wstawiasz to na YouTube'a, żeby zrobić na tym pieniądze? Wstydź się. Nie no, żartuję, ja cię, Wera, lubię, jesteś giga koksą. By razem dowiedzieć się, co to za płeć dziecka? Ja nie wiem, Karol też nie wie, ale... Ja też nie wiem. Ona mi zasłoniła wszystkie możliwe informacje dotyczące płci. Oczywiście zaprosiłam też swoich znajomych, będzie Gen Z. Bardzo się cieszę, ponieważ będziemy razem świętować. Córka pasuje? Nie. Nie no, ja betuję, że będzie syn. Mój becik to jest syn. Jak zgadnę syn, to wysyłacie mi 5 lata donatę. Och, dobra, ugadani. A jak będzie córka, to giftuję jednego suba. Super, ugadaliśmy się. Białe czekolady z Charlotte. Ja uwielbiam, i Karol też. Biała czekolada? Nie pierdolę. To będzie mega, mega, mega dobry. Ej, dobra. Kursy na 2.30. Mam im inspirację, chciałabym, żeby to wyglądało. Połowie na niebiesko, połowie na różowo. Ze względu na to... A dlaczego? Nie, to jest mega, mega kurwa homofobiczne. Bo co, bo niebieskie to męskie i co, dziewczynka się nie może bawić niebieskimi, tak? A różowe to dziewczęce i chłopiec nie może się bawić lalkami i chodzić w sukienkach. Mega homofobiczne podejście. Żartuję, Weronika, koksem jesteś. Właśnie na tym, że wszyscy... Unboxing dziecka, ta, będzie strzał z zara na odcinku. Niebiesko. Nawet powiedziałam gościom. Co jak co, ale ładne mają ten dom. Jakie ładne kwiatki. Jaki ładny. To przebiśniegi, co nie? A to jest ta. No, powinien być tęczowy. O, plus jeden. Albo powinno być tęczowe, albo wszystkie balony i wszystkie te ozdoby powinny być szare. I dziecko by samo kurwa kolorowało i by wybrało, jakie jest płci. Plus jeden. Gdzie polskie tradycje? Bez kitu powinni odprawiać dziady. I to ksiądz powinien wybrać płeć. A nie, jakieś kurwa amerykańskie. Nie no, tak jak mówię, żartuję, Wera, ja cię mega lubię, koksem jesteś. To takie pośmiechujki głupie. Pierdol tą tradycję, Wera, ale też jednocześnie pierdol te nowoczesne gadanie, że... Coś tam. No, niebieskie to chłopczyk, różowe to dziewczynka, a płci są tak naprawdę 3 i możecie mnie cancelować na Twitterze. Płci są 3. Chłop, baba i obojniak. I to tyle, nie ma więcej. Pozdro! Let's go! Dobra. Już ja betuję, że to boy. Ja betuję, że powstanie Karol Wiśniewski Junior. Tak, to jest mój gejsik. Kurde, one na pewno będą. Jakie obojniak? No też masz przypadki w naturze, że są obojniaki, tak? Nie mają ani jednej, ani drugiej pełci. A te upodobania seksualne, na przykład panseksual i tak dalej, to jest w ogóle inna zabawa, tak? Rozumiesz, o co chodzi? Znalazłam je wtedy i te pudełka kosztowały w sumie chyba z 50 zł. I teraz, uwaga, jeszcze dam takie wytłumaczenie na przykład. A co, Michał, powiesz na temat transgender? Jak jesteś na przykład mężczyzną i chcesz się stać kobietą, kobietą będziesz dopiero jak skończysz robić questa, nie? Wiesz, o co chodzi? Że jak zaczynasz, to... Bo to nie jest tak, że ty na przykład powiesz: czuję się kobietą, i to nagle jesteś traktowany jak kobieta. Ty sysyki, musisz całego questa zrobić. Jak to wytłumaczę? Co to jest? A gender, transmen... Nie, ja to wszystko scancelowałem właśnie tym jednym słowem, że po prostu nie ma tak, że ty powiesz: aj, ja jestem chłop albo jestem baba i to już. Dopóki nie jakby wiesz, jak na przykład, nie wiem, Noliv zmienia płeć, nie? Na przykład tam sobie zrobił cyce i tak dalej. No to wiesz, o co chodzi. Tutaj przygotowałam. Jesteście przed czasem, czemu? To co, to jak ja bym na przykład, co, powiedział, że dzisiaj jestem psem, mimo że jestem człowiekiem.
To byś do mnie mówiła Burek? Dopóki nie mam czterech łapi ogona, to wiesz. No dobra, hello, hello. Uwaga, uwaga, uwaga. Znaczy, no ale czekaj, tylko muszę coś jeszcze powiedzieć. Wszystko prosta piłęcia. Chciałam zrobić tak, żeby nam obu się podobało, no, i żeby prosta po prostu piłeczko. Było tak wyjątkowo. I myślę, że jest wyjątkowo. Nie to miałam na myśli. Nie, no ja wiem, no ale ja styl. Ja bym się czuł mega dziwnie. Ja bym się czuł mega dziwnie, jakby ktoś mi powiedział, że na przykład zwrócę się do mnie ona. No ja bym się czuł po prostu dziwnie, no tak jak ja mówię. Że dopóki ten ktoś nie ukończy questa, no to ja bym, nie wiem, mega wejr dla mnie. Wow, ale super jest! Ej, mega... Bo ja chciałem tylko tak zauważyć, ponieść rękę do góry i powiedzieć. Przed 2020 nikt tak kurwa nie pierdolił. A potem był COVID, ludzie siedzieli w domu i zamiast wymyślić jakieś kurwa mega fajne rzeczy, to wymyślili, że się będą kłócić, kto jest mężczyzną, a kto jest kobietą. Bo tego wcześniej nie było, nikt nie miał żadnego problemu. Ludzie sobie po prostu żyli i mieli wyjebane. Na przykład taka... Boże, jak się nazywał tata Kylie Jenner? Bruce Jenner on się nazywał, nie? Zmienił płeć i kurwa nie robił jakiegoś takiego mega w chuj halo dookoła tego, w sensie, że wiesz, mega było, tylko wiesz, wziął, zmienił i powiedział tak, elo, ja teraz jestem baba i siemanko. I wszyscy mają, no i plus jeden dla ciebie, teraz jesteś baba, elo. Zdjęcie. Wiesz, o co chodzi. Fajnie. O, zwierzaki tam na polu. Tutaj jest girl or boy. Nikt będzie tutaj miał imię. A od razu głosuje, czy chłopak, czy dziewczyna. Tak, i tutaj będą wrzucali. Ej, a pamiętacie jak scancelowali Dreama, bo nie wyglądał jak... Znaczy chcieli scancelować Dreama, bo nie wyglądał tak, jak sobie ludzie to wyobrazili, że wcale nie był UW chłopcem, tylko był jakimś k***a ziomeczkiem zwykłym, najprostszym Tylerem, który po prostu sobie siedział i grał w komputer? Mega zajebiste. Albo pamiętacie jak ten chłop, który trzykrotnie złamał prawo, robił wyścigi uliczne i zajebał matkę z dzieckiem, chcieli go mu odpuścić, bo był ślicznym chłopcem? I let's go! Let's go! Kocham Stany Zjednoczone! Kom. To najpierw zacznę od tej strefy. Tu oczywiście jest... Często się wszystko, ale... Wiecie, co rośnie wprost proporcjonalnie w Ameryce? Ilość bezdomnych i ilość Airbnb. Rosną razem. Jakbyście mogli, bo wtedy możecie tutaj wrzucić do tego segregatorka. Nie, to ja bym... Ja proponuję chłopcu i będzie Karol Wiśniewski Junior. Na przykład karteczkę i jakby... To jest mój soul. Wasze imię, to będziecie mieć zasługi. Ej, to co? To jak ja mówię, że będzie chłopiec, to jestem mizoginem, tak? I że nie wspieram kobiet. Dobrze rozumiem? Tak, mega seksistowsko. I tak tutaj też jest motyw naszej imprezki. Ja myślę, że to będzie chłopiec. Nie kłam. Zobaczcie, jaki tutaj jest... Ja rozumiem, że to będzie chłopiec. Ale widziałem, kurwa, na TikToku było tyle tych... Będą myśleć, przyjdzie co do czego i postawił i tak na jakiegoś Staszka. Frizuje montować, więc nazwie go Vegas. No, ja bym nazwał dzieciaka Adobe Premiere Pro 2020 Wiśniewski. No i jebiście. Leon, Max, Wiktor, Adam, Oskar. No, let's kurwa go. Tak samo. Ale byłyby jajca, jakby zespełniła się babka i po 18 latach była czymś w stylu OnlyFansiary. Wątpię, że Wersow by do tego dopuściła, tak szczerze. Wydaje mi się, że Wersow ma takie bardziej spojrzenie, że oni założą dzieciakowi kanał i będą robić Hejka tu Lęka 2. Nie OnlyFansiara, bo generalnie większość OnlyFansiar, moim zdaniem większość OnlyFansiar to są po prostu typiarki, które nie miały żadnego pomysłu na siebie i po prostu stwierdziły: jestem kobietą, to będę wykorzystywała naiwnych mężczyzn i po prostu pokażę waginę. Ale jeżeli Miniwersow będzie mega zarobiona, to nie będzie musiała pokazywać waginy. Proste. Bo dzieciak będzie miał parę baniek na koncie i na chuj ma się pokazywać, jak i tak ma kasiorkę. Prosta piłeczka. Minimalny procencik na chłopaka. Więcej niż minimalny. Nie, no minimalny. No. Ja mam tak, że ja zawsze mówiłam, dziecko mało się nazywać Artuditu, ta C3PO. Ale jak przychodzi do czego, to mam takie coś, że jakbym miała mieć tylko jedno dziecko, to wolałabym mieć córkę, bo jednak z dziewczynką tak wiesz, lepszy kontakt. Aha, jaki nie mam pomysłu, wyląduję. No nie, nie, chodzi o to, że oni fansiary to są typiarki, które nie mają pomysłu na siebie i zamiast spróbować czegokolwiek, to idą na najprostszą, po najprostszej linii oporu. Taką mega łatwiznę po prostu, wiesz o co chodzi. Brzmisz jakbyś był wściekły z tego powodu, że takie coś jest. Nie, ja dobrze wiem jak działa świat i od zawsze tak było, jest i będzie. Czym najstarszym zawodem jest prostytutka, kurwa. Od setek tysięcy lat ten zawód istnieje. Świat taki był, jest i będzie. Mnie to nie boli, bo ja się pogodziłem ze światem i z życiem. Ja nie muszę pokazywać
żeby zarabiać 10 tysięcy plus plikę. Nie zastanawiałem się nad tym. Uważam, tak mi się przynajmniej wydaje. Freeze jest na tyle ogarniętym typem, że na pewno ma jakieś konto już dla dzieciaka założone oszczędnościowe, gdzie na przykład, nie wiem, z jego przychodu z YouTube'a na przykład wchodzi na przykład 2% i to się odkłada. Na pewno coś takiego ma, kurwa. No 200% jest jakieś już konto założone dla dzieciaka. Na przykład dostanie dostęp do tego konta na przykład za, nie wiem, 18 lat. Albo żeby walczyć z inflacją, na przykład będzie to zainwestowane w coś typu, nie wiem, dzieciak z bomby dostanie mieszkanie, czy cokolwiek tego typu. Kurwa, na pewno tak będzie, na wizowy. I co, i teraz jebniej się dowiemy? Jeszcze nie kręcę w ogóle. 10! O kurwa! Proszę, mini Karol! Let's go! I co, jakie dadzą na imię? Weronika? Weronika pewnie będzie. Kurwa, córka. Imo nie oddaje. Czaj, że ktoś będzie dymał córkę Wersów i Freeza. A co byś zrobił, gdyby na przykład mieli syna i by został gejem? Właśnie miałem sobie giftować, jak będzie, jak nie trafię. Czekajcie, już to robimy. Ja jestem the man of the world, czy tam człowiek słowa, czy tam jak to się tłumaczy, mówi. Podaruj subskrypcję jedną. Ta. Uwaga, kto dostanie? Uwaga, kto dostanie? Uwaga, kto dostanie? A subskrypcję od Michela dostał. Nikoś, let's go! Go! Nikoś dostał! No i kurwa, ale sorry. Nikoś sobie dropił subika, kurwa. Ja już widzę, pierwszy odcinek, jak dziecko będzie miało 8 lat i będzie tak. Kupuję córce to, co dotknie w sklepie z zamkniętymi oczami. Dzwonię do moich rodziców, bo moja mama już nie mogła doczekać wieści na temat tego, jaka będzie płeć. No. A dobra, a jak wy obstawiacie? Dziewczynka. Chłopak, dziewczynka, no dobra, a ty mama? Nie wiem, bo to jeszcze za wcześnie. No to uwaga, no, uwaga, 3, 4. Dziewczynka. Ty już mówiłaś, że nie obstawiasz nikogo. To jak tak czułam. No, classic. Baby, okazało się różowym baby, więc co, to tyle w dzisiejszym odcinku, ja się bardzo cieszę. Też się cieszę. Ale było zaskoczenie. No, mega.